Cześć wam wszystkim, witam na moim telefon show. Już dawno nie robiłem tego typu nagrań i tego typu formatu, także powracam. I dzisiaj mam kilkanaście pytań od osób, które napisały w moich postach. I będę na te pytania odpowiadał, także jeżeli jesteście ze mną, dajcie znać, bo dzisiejsza transmisja jest dosyć wyjątkowa, ponieważ transmituję zarówno na YouTube'a, jak i na Facebooka, na dwa konta moje na Facebooku, na prywatne moje konto i na konto mój fanpage, także ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy mnie w ogóle słychać dobrze, czy jestem na wizji. Ciekawy jestem po prostu, jak to wygląda. Okej. Widzę, że już część z was jest. Hej, dajcie mi znać, że jesteście, że mnie widzicie i że mnie słychać, że będziemy mogli się komunikować jakoś w ten sposób. Mam nadzieję, że moje łącze to wytrzyma dzisiaj, te trzy transmisje, a jeszcze, żeby było lepsze, na Instagramie również jest transmisja, tylko już jakby całkowicie niezależna, z innego źródła. Okej. A widzę właśnie czat na YouTubie. Hej, witam. Wszyscy będziemy bogaci, okej. Mam nadzieję. Słychać 10 na 10. Pytania za chwilkę, okej? Także jest gitara, super. A na Facebooku z kolei? Jak tam jesteście? Dajcie znać w ogóle, czy jesteście, czy mnie widzicie. Okej, jestem. Widać, słychać wszystko, okej. Sławo pisze, że jest okej, widać i słychać. Słuchajcie, super, cieszę się, że mnie widzicie i że wszystko jest technicznie, tutaj nie mamy żadnych przeciwwskazań. Dzisiejszy wieczór jest taki plan. Mam tutaj numery telefonów do osób, które w komentarzu napisały pytanie i chciałyby, żebym się z nim skontaktował. Ja będę po kolei dzwonił do tych osób i się pytał i postaram się im podpowiedzieć, pomóc, poradzić z zakresu inwestowania w nieruchomości. Także jeżeli was ten temat interesuje, to oglądajcie uważnie. Natomiast jeżeli jeszcze nie zapytaliście pytania, to na samym końcu w ramach niespodzianki wybiorę jeszcze jeden numer telefonu z publiczności, z komentarzy i zadzwonię do tej osoby i z nią pogadam. Chwilę, być może będę w stanie coś podpowiedzieć. Także bądźcie do końca, na końcu będą też niespodzianki. Okej. Dobra, w takim razie pora zacząć zadzwonić do pierwszej osoby. Mam tutaj Rafała z Rzeszowa, także nie mam niestety przygotowanych numerów, muszę je wklepać ręcznie. 0, 9, 10, 5, 10. Dobry numer, prosimy sprawdzić go. Okej, jeszcze raz. 5, 30, 309, 050, dobra. Dajcie mi też znać, jak słychać mojego rozmówcę, czy on... Halo, tak słucham. Halo, cześć, mówi Daniel Siwiec. Wysłałeś mi pytanie i ja właśnie do ciebie dzwonię. Jesteś pierwszą osobą, nie wiem, czy oglądasz na żywo. No właśnie akurat nie, ale to też dlatego, że nie mam na razie jak. Okej, no to w takim razie połączyliśmy się przez telefon, więc jakby słucham twojego pytania i w czym ci mogę pomóc. Tak, ja pytałem o to, czy jeżeli mamy zaplanowaną inwestycję, to musimy dostać zgodę sąsiadów po sąsiednich działek. Mhm.
To jakby odpowiedź brzmi nie musimy uzyskać zgody sąsiednich działek przy inwestycji, czyli nie musimy się ich pytać o zgodę. Natomiast oni mają prawo po pierwsze zaprotestować decyzję o warunkach zabudowy, o którą wystąpisz, albo o plan miejscowy, który będzie uchwalany na tą działkę, albo mogą zaprotestować pozwolenie na budowę, ponieważ będą widzieli jakieś niezgodności, czy na przykład często się zdarza, że jakieś zacienienie jest, albo że ten projekt może oddziaływać negatywnie na ich dom, na ich działkę, na przykład może przycieniać, być cień, który spowoduje ten budynek, może dojść do na przykład tego, że wody będą odprowadzone na jego działkę, czy różne sytuacje, które mogą na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę te osoby wnosić i skarżyć tą decyzję i w pewien sposób wywierać wpływ na inwestora, żeby zmienił jakkolwiek ten projekt. Jasne, ale to znaczy, że możemy poświęcić czas na to, żeby powiedzmy mieć projekt, no bo wiadomo, że to trwa, prawda, proceduralnie i tak dalej. I później, bo z tego co wiem, to mają chyba 2 tygodnie, prawda, na to, żeby wznieść jakiś sprzeciw albo że coś tak. Oni mają bodajże 2 tygodnie, tak, zgodnie z tym to jest w piśmie napisane. Ja się nigdy nie odwoływałem od żadnych decyzji, także w przypadku, kiedy moi sąsiedzi się budowali, jakby się tym aż tak mocno nie interesuje. Natomiast oni mają ustawowy czas na to, żeby wnieść swój sprzeciw, zajrzeć do dokumentacji projektowej i zobaczyć, czy tych in budynek nie tyle, czy im pasuje. Czy tutaj w ten sposób budowa tego budynku nie naraża ich dobrego interesu, załóżmy, tak? Rozumiem. A powiedz, ty miałeś takie sytuacje, że planowałeś jakąś inwestycję i nagle ktoś złożył na przykład przeciw i wtedy tak naprawdę taki sprzeciw powoduje, że wydłuża się czas i tak naprawdę inwestycja stoi pod znakiem zapytania. Pytanie też, czy jest zasadny sprzeciw, bo jeżeli ktoś sprzeciwia się po to, żeby się sprzeciwiać, to powiem ci szczerze, że tutaj nie ma za dużo szans ta osoba. Natomiast jeżeli jakby twój projekt jest wyciśnięty na maksa i jest, nazwijmy to, na granicy prawa, tak, zależy od interpretacji urzędnika, czy to jest legalne, czy nie, no tutaj możesz mieć jakieś ryzyka, że to, co chcesz planować, to przejdzie albo nie. I to często po prostu albo ktoś jest złośliwy, albo po prostu może być tak, że tak jak mówiłem, ta twoja inwestycja będzie oddziaływała bezpośrednio na jego dom, czy na jego budynek, na jego blok. To może być, no więc jakby albo za blisko będziesz chciał, na przykład mi się zdarzyło tak, że sąsiad podnosił to, że szamba, które w moim budynku były usuwane, były zbyt blisko jego i bał się, że będzie przenikanie do wody gruntowej na przykład, tak? Więc zablokował mi oczyszczalnię ścieków i jakby ja też przystałem na to i zmieniłem to, załóżmy, oczyszczalni na szamba, bo on miał dosyć blisko wodę, studnię, jakby studnię i wodę gruntową, natomiast jakby żeby się z nimi kłócić, to ja przeprojektowałem tam jedną rzecz. Rozumiem, jasne. Znaczy jasne, że zawsze lepiej dążyć do porozumienia, bo jakby nie było, to też są sąsiedzi i tak dalej. Ale ja tutaj jest jakieś ryzyko, którego się troszeczkę obawiam właśnie, bo czasami zdarzają się ludzie, którzy przez zwykłą złośliwość blokują pewne rzeczy i na to nie mamy wpływu. I tak naprawdę możemy wybrać fajną działkę, nawet kupić ją okazyjnie, tak jak powiedzmy uczysz czy pokazujesz, a później coś może niekoniecznie z naszej woli, prawda? No jasne, jak najbardziej, ale to w ogóle życie jest niebezpieczne i niesie ze sobą pewne ryzyko, możesz wyjść z domu i już nigdy nie wrócić, także myśląc w ten sposób, to nie jest dobra droga. Ja bym bardziej, inaczej, oni nie mają, jeżeli budujesz na przykład blok, tam gdzie są bloki, to raczej nie powinieneś mieć problemów, tak? Jeżeli budujesz dom, tam gdzie to chciałbym to podać na przykładzie, takim tak konkretnym, bo troszeczkę mówimy abstrakcyjnie. Ogólnie okolica jest taka, że miasto wydało plan zagospodarowania przestrzennego i między innymi jest tam droga, która jest w środku, prawda? Koło tej działki, o której ja myślę i na której planuję tę inwestycję. I nawet problem jest z tym, żeby miasto zbudowało drogę, bo jedna z, powiedzmy sobie, właścicielek działki blokuje tą drogę i miasto tak naprawdę kupiło część działek pod drogę od właścicieli, natomiast stoi cała inwestycja nawet miasta, bo jedna kobieta po prostu nie chce tej drogi i tyle. I ona powiedziała, jasne, że nie podpisze. To jest temat tak bardziej złożony, myślę, że nie na tego typu nie na tego typu wydarzenie, prawda? Bo to musielibyśmy się, ja bym ci musiał wysłuchać, musiałbym ci zadać wiele pytań i zanim ci udzielę jakiejkolwiek odpowiedzi, to musiałbym z sobą gadać przynajmniej pół godziny. Natomiast jakby cała
ta historia jakby jest zbyt długa, żeby można by ją rozwlekać. Więc jeżeli chodzi o twoje pytanie, to tak ci mogę podpowiedzieć, tak? Więc jakby ja bym się nie bał tego, chyba że są ewidentne ryzyka takie, że ty chcesz wybudować dookoła domów na przykład budynek usługowy. I wtedy to może być uciążliwe dla tych osób, tak? Bo jeżeli to będzie na przykład klub muzyczny, to oni mogą robić wszystko, żeby się bronić przed tym, tak? Dlatego... Nawet jeżeli działka ma oznaczenie pod lokal usługowy. Tak. Okej, okay, rozumiem. Dobra. No to moje pytanie bardziej było właśnie o tą zgodę i blokadę sąsiadów. Mhm. Czy to jest rzeczywiście tak, że oni mogą to zablokować i cała inwestycja jakby nie będzie zrealizowana? Czy jednak nie obawiać się tego i robić swoje, bo tak naprawdę to jest kwestia też gdzieś tam dogadania i pójścia na ustępstwa, jak powiedziałeś. Dokładnie. Rafał, ale czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Nie, dziękuję ci bardzo, że zadzwoniłeś. Pozdrawiam. Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję się spotkać i pogadać. Super, dobra, dzięki wielkie. Na razie. Hej, cześć. Cześć, pozdrawiam. Okej, okay. Za nami pierwsza rozmowa, także teraz był temat deweloperski, natomiast mam tu sporo pytań, jeżeli chodzi o flipy. Także jeżeli ktoś jest z was zainteresowany flipami, to już za chwilę będą pytania odnośnie flipów. Zobaczę jeszcze, czy tu wszystko, czy jesteście ze mną, tak, czy wszystko jest okej. Okay. Paweł pisze, że słychać sprzężenia z telefonu. Czyli to coś słabo działa? Dajcie znać, dobra, w komentarzu, czy mój rozmówca był dobrze słyszany przez was. Okej. Okay. A ja dzwonię dalej w takim razie. Dobrze. Tym razem Dominika z Zawiercia. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy spróbować później. Patrzę, czy... Okej, Dominika nie chce rozmawiać teraz. Może to nie jest ten moment. Damy jej jeszcze jedną szansę na końcu. Dobra, 505, teraz Konrad... 10. Halo? Halo, cześć Konrad. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć. Cześć. Wysłałeś do nas informację, że chciałeś o coś zapytać. Masz do mnie pytanie, także ja odzwaniam. Tak, Daniel, chciałem zapytać. W sprawie, już muszę sobie przypomnieć, co mówiliśmy? Elektrofatu, to jakie te dwa warunki trzeba spełnić, żeby... Tak, w sprawie dwóch warunków. Mhm. Może ja to... Okej, okay. Cześć, jak masz na imię? Agnieszka. Hej. Mam takie pytanko, odnośnie VAT-u, obracam nieruchomościami tak zwane rynku wtórnego, czyli tam, kupowane albo od ludzi, albo od komorników. Mhm. I wiem, że można być zwolnionym z VAT-u, tylko trzeba spełniać dwa warunki. Czy mógłbyś przybliżyć te warunki tak najprościej, jak potrafisz? Okej, to tak. O tym mówi ustawa o VAT-ie, artykuł 43, tam chyba bodajże litera, czy artykuł chyba 10 albo 11, litera A. I on o tym mówi wprost, jakby są dwa rodzaje zwolnień z VAT-u. Jeden jest... taki pewniejszy, drugi jest mniej pewny. Zaraz o tych dwóch opowiem. Ten, z którego ja korzystam i z którego jakby jest najbardziej pewny, to jest to, że możesz sprzedawać jako firma, czy jako osoba prywatna, czy która ma działalność albo spółka, bez VAT-u nieruchomości na rynku wtórnym, pod warunkiem, że po pierwsze, nieruchomość została przez ciebie kupiona bez prawa do odliczenia VAT-u. Czy kupiłaś mieszkanie jakby od prywatnej osoby albo od firmy, która też VAT-u, faktury VAT ci nie wystawiła? Czy kupiłaś bez VAT-u? Jeszcze jest taki warunek, że nieruchomość musi być 60 miesięcy. Bodajże być z rynku wtórnego, ale taki najbardziej ryzykowny warunek to jest taki, że nakłady poniesione na ulepszenie tego lokalu nie przekroczyły 30% wartości początkowej. I co to znaczy? To znaczy... Remonty, takie rzeczy, tak? No tak, ale to, ja słyszałem różne teorie na ten temat, natomiast jakby w ustawie jest mowa wprost o ulepszeniu, a ulepszenie nie jest remontem.
Bo remont to jest, co to jest remont? Remont to jest to, że pomalujesz ściany, wstawisz nowe drzwi, wymienisz podłogę, tak? To jest remont. A ulepszenie to jest Ulepszenie w produkcie. zmiana funkcji na inną. Czyli na przykład Aha. jak przenosisz kuchnię do salonu, to ulepszyłaś ten salon, prawda? I to jest ulepszenie. A samo pomalowanie kuchni to już nie jest ulepszenie. Aha. Rozumiesz? I teraz Rozumiem. jakby jest tak, że jakby są takie sprzeczne, znaczy, to nie jest takie proste i Udowodnić, tak, jakby trzeba było zrobić, że to było ulepszeniem, to było remontem. I ja dla świętego spokoju staram się, żeby moje remonty i koszty na konkretne mieszkanie nie przekraczały nigdy tych 30% wartości początkowej. A wartość początkowa czym jest? Wartość początkowa jest ceną zakupu po prostu twojego mieszkania. Tak? Dokładnie. Razem z kosztami, które tam poniosłeś na jego zakup. Rozumiem. A mogę teraz zadać jeszcze jedno pytanko Okej, dawaj. przy tak Znaczy, zwanej budowie. bo jest, wiesz, to jest jeszcze jeden zapis, który jest, który daje prawo do zwolnienia. Wydaje się prostszy, ale jest, uważam, że jest większa pułapka w nim. Ponieważ jakby jeszcze można być zwolnionym z VAT-u w momencie, w którym ty jako osoba, która sprzedaje, nie, jeżeli do pierwszego zasiedlenia nieruchomości doszło 2 lata wcześniej, tak? Czyli Tak. tak z tego co pamiętam, to Czy jest. tam się zameldowy, czy tam zamieszkiwać, No tak? właśnie, teraz co to znaczy? To jest Musi zalecone. dojść do pierwszego zasiedlenia. I czym jest pierwsze zasiedlenie? Jeden urząd skarbowy mówi, że pierwsze zasiedlenie to jest takie, w którym po prostu ludzie ze spółdzielni na przykład 30 lat temu dostali klucze. Dostali przydziały i hej, weszli do mieszkania, się zameldowali i mieszkają, tak? I to jest, wydawałoby się normalne, takie, powiedziałbym, że z dobrym obyczajem. Ale wiem, że są takie interpretacje Urzędu Skarbowego, że pierwsze zasiedlenie, że bloki, które stoją 40 lat, nigdy nie zostały zasiedlone prawidłowo, ponieważ nie zostały nigdy zasiedlone zgodnie z ustawą o VAT. Ponieważ takiej ustawy nigdy nie było. Znaczy nie, nigdy. Nie było w tamtych czasach Wcześniej nie było. ustawy o VAT, więc nie mogły być zgodnie z ustawą zasiedlone. I w związku z tym, mimo tego, że lokal mieszkało w nim, nie wiem, 100 osób i przychodził z rąk do rąk, to nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Bo nie została zrobiona zgodnie z ustawą o VAT. Rozumiem. I tu jest jakby takie ryzyko, a są też urzędy, które no właśnie w sposób niekorzystny dla podatników to interpretują. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznie jest przyjąć te koszty, te wielkość kosztów od wartości początkowej. 30%. Tak. Pod warunkiem oczywiście, że kupiłaś to mieszkanie bez VAT-u, bo jeżeli ja kupuję mieszkanie od dewelopera na przykład, No to trzeba już dwa tem. to wtedy nie ma takiej opcji, żeby to bez VAT-u sprzedać. Dobrze, a jeszcze jedno pytanko. Jeśli na przykład zaczynam budowę tak zwanych domów do dalszej odsprzedaży, Tak. jako no, cudzysłowie deweloper, bo to na razie jest tam jedno czy tam dwa, to jeszcze za duże słowo deweloper. Tutaj akurat brat był u ciebie na szkoleniu, ja nie mogłam być i wiem, że tam wspominałeś, że żeby się tam zabezpieczać względem tak zwanych zaliczek przy generalnym wykonawcy, bo taki dół tam planuje mieć. No i moje pytanie, bo mam na razie taką tak zwaną wstępną umowę i mi tak naprawdę, jakby to powiedzieć, ten generalny wykonawca przedstawił umowę, w której po pierwsze chcę swojego kierownika budowy narzucić. Ja się na to nie chcę zgodzić, bo chcę mieć, że tak powiem, swojego, no bo wiadomo, A ja. to jest budowa domu, czy budowa. Będzie budowa będzie szeregowców. A dlaczego się nie chcesz zgodzić na ten warunek? Znaczy, no bo ja chcę mieć jakby swoje, oprócz generalnego wykonawcy, chcę mieć swojego zewnętrznego kierownika budowy, który, no wiadomo, ja jakby, no. Żeby nie było jakiegoś tam układu między tym wykonawcą a kierownikiem budowy. No bo jakby ja się nie do końca znam, czy to będzie tak zwany beton 20 zastosowane fundamenty, czy beton 30, a może B10, nie? Więc tu bym chciała taki mieć odrębny. Uważam, że chyba mogę od niego coś takiego egzekwować. Nie mogę, Myślę, może że ktoś możesz, może. natomiast nie do końca się z Tobą zgodzę, że to jest zasadne, żeby w tym kierunku iść. Ponieważ kierownik jest zobowiązany przepisami. Wiadomo, że jeżeli go zatrudnia Twój generalny,
to można powiedzieć, on gra do jego bramki. Natomiast jakby mi się nie było o to, że wleje inny beton, bo on za to odpowiada też, bo się podpisuje pod tym. I ja bym z kolei, jeżeli chcesz, generalnie chcę mieć swojego kierownika, to ja bym powiedział, okej, twój kierownik, ale mój inspektor. Mimo tego, że budowa nie wymaga inspektora pozwolenia, nie mówi o tym, że ten inspektor jest wymagany w przypadku domów, to ja bym zrobił swojego inspektora, który będzie odbierał te rzeczy, tak jakby sprawdzał to w swoim interesie i na twoje nazwisko. Czyli jakby operacyjnie będzie kierownik budowy, natomiast będzie wszystko kontrolował i inspektor nadzoru po twojej stronie. A możesz mi powiedzieć na przykład, bo jak teraz na przykład no jest koniec roku, wiadomo, że tam trzeba, w przyszłym roku teoretycznie jakby tak, no hipotetycznie to wiadomo, ale tak koniunktura pokazuje, że może być duży wzrost cen na rynku, między innymi tych materiałów budowlanych, i chcę przybukować ceny. I ten generalny wykonawca jakby chce ode mnie zaliczkę. Ile maksymalnie można dać zaliczki w procentach do wartości tej całej budowy? Ja bym nie dawał zaliczki, tylko pod cały kontrakt, z którego wynika, że jeżeli ty się wycofasz, to płacisz karę, a nie zaliczkę dajesz, która przetrzymuje to. No ja wiem, że teraz jest rynek wykonawcy, tak? Zdaję sobie sprawę z tego. Natomiast ja nigdy nie daję zaliczek wykonawcom. Bo może się okazać, że już go więcej nie zobaczysz. Ja umowę z nim podpisuję. To podpisz z nim umowę, że masz karę umowną w przypadku, kiedy się z tego nie wywiążesz. A nie na zasadzie taki, że bierzesz zaliczkę. Bo popatrz, jeżeli on się z umowy wycofa, to kto będzie miał problem? Ty, bo ty dawałeś pieniądze. A jak ty się z umowy wycofasz, to on będzie miał problem, bo będzie musiał od ciebie wyegzekwować karę. Więc po pierwsze, zasada jest taka, że to ty dajesz umowę, a nie wykonawca. To twoja umowa jest podpisywana i on dorzuca swoje zapisy, swoje prośby, a nie odwrotnie. Tak. No i tak mi tam prawnik ma to bo on swoją dał, ale jakby ja, mój prawnik tam podważył wiele punktów i to, że tak powiem, przeredagowujemy, nie? Tak, żeby było wiadomo. Okay. On też tam się kupię na przykład takimi rzeczami, że ja nie mogę z podwykonawcami, nie? Znaczy, bo wiadomo, no, on będzie miał podwykonawców, że ja z podwykonawcami nie mogę rozmawiać, aczkolwiek dzisiaj na rozmowie powiedziałam, że no ja nie będę rozmawiała w kwestii takiej, ile pan mu płaci, bo mi pan kosztorys przedstawił, dla mnie to jest jakby, jak już przyklepuję, to nie będę tutaj kwestionować, czy pan Kowalski panu elektrykę robi za 30 tysięcy, a mi tam pan wystawia za 40. Ale, czy masz pisane w umowę zakaz rozmawiania z podwykonawcami? Tak można powiedzieć potocznie, że żebym tam no nie rozmawiała, ale to wiesz, o co tu chodzi, bo potem przeanalizowałam. On po prostu boi się, no bo jest taki, jak o nią, która nie inna, żebym czasem potem go sobie nie podebrała danego podwykonawca. Ale ty i tak możesz, słuchaj, on nie może ci zakazać rozmowy z osobą na twojej budowie, no. Wiesz, że przed każdą kolejną transzą, że tak powiem, mu wpłacania pieniędzy, będzie mi tutaj przedstawiał, za co te pieniądze zostały przeznaczone, jakbym ja mam prawo sprawdzić, czy faktycznie do danego tam Kowalskiego zostały, wpłynęły te pieniądze, że nie to, że on sobie tam wpisał mi tam w tabeli. Nie? On ci musi dać potwierdzenie przelewu, że mu zapłacił po prostu. Nie oświadczenie jego, tylko potwierdzenie przelewu, bo oświadczenie często jest podpisywane przed przelewem. Okej, Agnieszka, ja będę musiał kończyć, bo już czas nam się skończył. Także dzięki wielkie za rozmowę i bądź w kontakcie. Mam nadzieję, że to było dla ciebie wartościowe. Hej, cześć, hej. Hej. Miał być kontakt, a okazało się, że odebrała Agnieszka. I właśnie, tutaj Dominika, która już dwa razy do mnie oddzwaniała, widocznie coś tam miała nie tak z telefonem. Dominika? Zaraz zobaczymy. Nie, 501, tak. Halo, cześć, Daniel Siwiec z tej strony. Cześć. Cześć, dzwoniłem wcześniej, nie udało nam się dodzwonić i... Tak, wiem. Tak, jesteś na żywo w ogóle, oglądasz? Wiem, o tak, oglądam od całego początku. Okej, super. To powiedz mi proszę, w czym ci mogę pomóc? Rozpoczynamy z mężem zabawę z flipowaniem i mamy kilka takich, że tak powiem, przemyśleń technicznych. Chciałam zapytać, na co mam uważać przy zakupie mieszkania od kogoś, kto jest zadłużony? Na co mam zwrócić uwagę, co mam sprawdzić, jak technicznie przebiega ten cały proces, to znaczy chodzi mi o to, kiedy ja fizycznie te pieniądze przekazuję do, nie wiem, na spłatę tego zadłużenia, dajmy na to w spółdzielni, a resztę tych pieniędzy, które jakby zostaną, przekazuję
byłemu właścicielowi mieszkania? Czy to się odbywa przed aktem, po akcie notarialnym? Jak to technicznie wygląda? Wiesz, to technicznie dużo zależy od tego, jaka jest sytuacja. Kim jest właściciel, jaki ma problem, gdzie jest ten dług i zależy dużo od tego, no w sensie jak się z nim dogaduje. Bo zasada jest jedna z dłużnikami, że nie daje im się żadnych pieniędzy do ręki. Tak? Chyba, że już podpiszesz sobie takie dokumenty, z których masz, jesteś zabezpieczona na wiele możliwości, na wiele aspektów. I to jest taka podstawowa sprawa. Czyli jeżeli nie masz aktu notarialnego w ręce, nie dajesz mu żadnych pieniędzy. Tak? Aha. Bo to może być wasze ostatnie spotkanie. No właśnie, bo w ten sposób tak żeśmy tutaj myśleli, że on może za chwilę mu coś dam, a on mi powie, no dobra, to teraz to zawijam się, uciekam i tyle mnie widziałaś, tak? Tak, to ja mam taką zasadę, że jeżeli ja podpisuję z kimś umowę, to jemu się nie opłaca tego robić, po prostu. Że zapisy, które są i kary, które są tam wpisane, albo konsekwencje odstąpienia od umowy, czy nie pojawienia się w terminie, są dla niego tak duże i bolesne, że oczywiście nie są tak duże jak mój zysk, tak, ale przyszłości, ale jakby są tak bolesne, że nikomu się jeszcze nie przyszło do głowy i się nie odważył się nikt jeszcze po prostu tego zrobić. Bo powiedz mi, podpisujesz z nimi umowę przedwstępną też, czy od razu jest akt notarialny i w akcie notarialnym macie to wszystko określone? Jak to wygląda? To zależy. Czasem jest tak, że podpisuję umowę przedwstępną, jeżeli jest mały dług i nie ma ryzyka, że ktoś się jeszcze wpisze i go po prostu spłacam tytułem zadatku. W ramach umowy przedwstępnej, ale jeżeli jest to już jakby sytuacja gardłowa, dług jest duży i jest ryzyko, że kolejne dojdą, w sensie w moim rozumieniu jest ryzyko, że dojdą kolejne długi i ten dług przekroczy wartość mieszkania, to nie pozwalam sobie na to, że daję zadatek i spłacam te długi, bo inaczej bym wtedy wyczyściłbym hipotekę i by inni się dopisali wtedy i bym komuś zrobił dobrze. Aha. No tak, rozumiem. Dlatego wtedy przenoszę własność na siebie po prostu i płacę dopiero wtedy, kiedy jestem w księdze wieczystej. Aha, w ten sposób. Jeszcze mam takie krótkie pytanie odnośnie tego, jak to wygląda. Kiedyś oglądałam twój mentoring dotyczący tego, jak kupić nieruchomość, mieszkanie, kiedy się nie inwestuje. I tam była mowa o takim zapisie w umowie przedwstępnej, kiedy dochodzi już do cesji prawa własności. W momencie podpisywania umowy przedwstępnej dostaję na przykład klucze od kogoś, mieszkanie jest puste. I mam już wtedy moment taki, że mam czas, żeby szukać już potencjalnego kolejnego właściciela, kogoś, komu mogę to sprzedać, mimo że de facto jeszcze nie podpisałem aktu notarialnego i nie zapłaciłam za to mieszkanie. I teraz moje pytanie brzmi technicznie znowu, jak to przebiega, no bo kiedy spisuję akt notarialny, czy ten akt notarialny spisuję, bo teoretycznie najpierw muszę nabyć to mieszkanie, żeby móc je sprzedać. No niekoniecznie. Wiesz co, zadałeś pytanie, na którego odpowiedź... Okej. To powiem ci w dużym skrócie, ponieważ nie mam jakby przestrzeni czasowej, żeby cały ten temat wielowątkowy rozwinąć tutaj, tak? Bo temat jest złożony, ale jakby pamiętaj, wyobraź sobie sytuację, w której masz sklep. I twój sklep handluje czymś, co kupujesz w hurtowni. I ty zamawiasz sobie w hurtowni taką jedną rzecz. I masz termin płatności określony. No i kupujesz to, masz termin. No i teraz jakby to samo sprzedajesz swojemu klientowi w detalu. I dopiero jak weźmiesz od klienta z detalu pieniądze, dopiero wtedy płacisz swojemu hurtownikowi, dostawcy. Czyli komis, krótko mówiąc. Nie, nie komis, bo komis to jest tak, że coś bierzesz i jakby masz od tego narzut. Aha, no tak. I tutaj obie strony wiedzą, że to jest jakby taka umowa pośrednictwa, jak ci się uda, to jest też tak można, bo też tak robię. Też mam takie umowy i też takie deale mam, że ludzie mówią, Daniel, weź moje mieszkanie, wyremontuj i sprzedaj, podzielimy się zyskiem. Jakby ktoś chciał tak samo zrobić, to zapraszam, szczególnie w Lublinie, tak? Robiłem takie transakcje, teraz na przykład dzisiaj taką transakcję sfinalizowałem. To jest też realne. Ale to, o co tobie chodzi, tak domyślam się, to chodzi o to, żeby jak to formalnie załatwić, tak? Dokładnie. Chodzi mi o już taką czystą formalność, jak to opcji, technicznie przeprowadzić. Opcji jest kilka, ponieważ osoba, która od ciebie kupi, może mieć różne swoje zastrzeżenia, swoje wymagania, może kupować na kredyt, więc wtedy nie kupi od ciebie, nie sprzedasz mu tej umowy, tylko musisz kupić mieszkanie i je sprzedać dalej. Ale jeżeli to jest osoba, która ma gotówkę, to możesz na przykład podpisać umowę przedwstępną z opcją cesji,
sprzedaży tej umowy i, i znajdziesz klienta, który, nazwijmy to, prawo do tak zawartej, intratnej umowy od ciebie odkupić za wynagrodzeniem. Czyli załóżmy... Aha, czyli ja teoretycznie już nie uczestniczę w ogóle w akcie, znaczy ja nie widnieję jako właściciel tak teoretycznie w księdze wieczystej, dajmy na to, tego czyli, mieszkania. Czyli sprzedajesz prawa, czyli wyobraź sobie, że kupujesz mieszkanie za 200 tysięcy, dogadujesz się, ale znajdujesz kolejnego nabywcę, który zapłaci ci za nie 240. I mówisz mu tak, że w zamian za 40 tysięcy złotych wynagrodzenia odsprzedam ci prawa do tej umowy, żebyś ty mógł na tych samych warunkach sfinalizować moją umowę. Czyli wszedł w moje buty, w moje miejsce. I... Aha, czyli on de facto płaci właścicielowi mieszkania 200, a tobie 40. Ale za to, że możesz to mieszkanie kupić, ja ci na tych warunkach to udostępniam, dajesz mi 40. Tak. W ten sposób. W wielkim skrócie, ale to zależy wszystko od negocjacji, od rozmowy. Jasne, jakby ten temat jeszcze można. Jest inna. Tak, ale tak ci powiedziałem, najbardziej jest zrozumiale i prosto, żebyś mogła, mogła wiem, to wiem. Tam załapać. Teraz już to załapałam, bo mówię, no w jaki sposób to przeprowadzić, bo mówię przecież, jak oni się spotkają ze sobą i powiedzą, że ja chcę od nich jeszcze od tego drugiego, że tak powiem, 40 tysięcy, a to my się dogadajmy, a ona niech sobie idzie, prawda? Tak, ale ty masz taką umowę skonstruowaną, z której oni nie mogą się wycofać, ci, którzy ci sprzedają. Z której oni nie mogą już wyjść, rozumiem. Tak. A to jeszcze ostatnie pytanie. O matkę, jeszcze jedno. Czy znajdujesz mentoring w okolicach Katowic albo gdzieś tu na Śląsku? Mój mentoring nie ma żadnych barier odległościowych. On jest jakby... on jest na skalę międzynarodową, także ja nie robię mentoringu w jakichś miastach, tylko jeżeli mam na to czas, to wtedy robię to niezależnie od tego, w jakim mieście. Dobra, czyli i obserwuję. Tak, jeżeli chcesz, no to się zgłaszasz i rozmawiamy, tak? Super. Więc dla mnie nie ma to... pieniądze się nie boją odległości, także mój mentoring również. Dobra, to dzięki wielkie. Dzięki, na razie. Hej, cześć. Okej. Okay. Przewaga pań. Tak mi się wydaje. Okej, okay. Słuchajcie. To już było parę telefonów. Dajcie znać, czy to, o czym rozmawialiśmy, było dla was wartościowe. Czy tu jesteście. Okej, okay, widzę, że są komentarze. I teraz, słuchajcie. Postanowiłem zrobić pewien konkurs. Czy są tutaj osoby, które jeszcze nie czytają mojej książki, albo jeszcze jej nie mają? Dajcie znać w komentarzu, ok? Czy są tutaj takie osoby, które jeszcze nie miały którejś z mojej książki? Nowoczesny inwestor albo nowoczesny deweloper? Dajcie znać, proszę. Okej, czy chcielibyście, żebym zrobił konkurs, który rozlosuje między was książki moje? Okej, okay. To ja w takim razie mam tu dwie książki. Mam tutaj dwie książki, nowoczesny, nowoczesny deweloper i nowoczesny inwestor. I w związku z tym, że ten live jest robiony w tym momencie zarówno na YouTubie, jak i na dwóch Facebookach, na moich dwóch kontach. Także jeżeli jesteście na którymkolwiek z moich Facebooków, to osoba, osoby, które udostępnią tego live'a z jakimś tekstem, z rekomendacją, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, między te osoby rozlosuję dwie moje książki. I to będzie już jutro, zrobię na swoim Facebooku live'a na żywo i rozlosuję na swoim komputerze dwie książki. Także jeżeli jesteście... Tak. Jeżeli jesteście, chcecie dostać moją książkę, ja wam ją wyślę, to będzie książka z autografem. To jest akurat audiobook, ale tak wygląda, może być moja książka. Jutro wam rozlosuję dwie osoby i wam wyślę. Warunkiem jest to, żeby udostępnić to wideo. Jeżeli ono jest dla was wartościowe, to będzie mi bardzo miło. I w takim razie jedziemy dalej. Widzę, dostałem jakiegoś SMS-a. Okej, dzięki za telefon.
Super. Dobrze, jedziemy w takim razie dalej. Jeżeli ktoś z Was chciałby, żebym do niego zadzwonił, no to, to też może się zastanowić nad jakimś pytaniem ciekawym. A ja w takim razie dzwonię dalej. Dajcie mi w ogóle znać, czy chcielibyście, żebym częściej robił takie live'y, bo ostatnio robiłem tego typu nagranie około pół roku temu, także to szmat czasu. 909. Dzwonimy dalej. Tym razem Sławek z Ostrowa. Halo, cześć Sławek, Daniel Siwy z tej strony. Cześć, bardzo mi miło, że do mnie dzwonisz. Okej, okay, super. Mam tutaj do Ciebie takie dwa pytania. Pierwsze to mam takie pytanie dotyczące inwestycji we flipy. Mhm. Czy opłaca się zacząć inwestować w te nieruchomości i robić flipy w miejscowości o 70 tysiącach ludzi? Mhm. Czy to nie będzie za mały rynek? Okej. Okay. To wiesz, to ja uważam, że jakby z samej definicji 70 tysięcy to jest wystarczająco duże miasto, żeby robić flipy, z tym, że każde miasto jest inne. To tak jakbyś porównał trochę Łódź do Poznania, tak? Te dwie miasta mają całkowicie może mają podobną demografię, natomiast jakby mają są dwa różne inne rynki. I teraz ciężko jest, musiałbyś sprawdzić, jaka jest płynność tego rynku. Nie ile ma ono mieszkańców, bo to jest pierwszy warunek, jakiś taki pierwsze kryterium, ale jaką ma płynność. Ile set albo tysięcy mieszkań rocznie się sprzedaje na rynku wtórnym. Wtedy warto, to jest informacja dla Ciebie najistotniejsza. Rozumiem. Bo tutaj chciałbym dodać jeszcze, że jak się domyślasz, w tym mieście nie ma żadnej uczelni wyższej niż takich. Chociaż jest to miasto, które jest takim punktem komunikacyjnym tutaj. A jakie to miasto, może nam zradzisz? Ostrów Wielkopolski. Okej. To jest jedno z większych miast na południowej Wielkopolsce, tutaj niedaleko w okolicy jest jeszcze Kalisz, który jest troszkę większy, tam około 120 tysięcy ludności ma. Mhm. Także to są takie dwa miasta w okolicy, które są największe. Okej. Okay. Okej, okay, a powiedz mi, jak ty uważasz, jest potencjał w tym mieście, w sensie takim, że on się rozwija, czy raczej jest tak, że... Tak, właśnie uważam, że raczej jest potencjał w tym mieście. Tutaj z roku na rok ludzi przybywa w Ostrowie, a w Kaliszu za to odpływa ludzi, także ono jest, ma raczej tendencję wzrostową. Okej. Okay. No, ale to jest, jak myślisz, to jest twoje zdanie, ponieważ jesteś z Ostrowa, czy raczej tak obiektywnie starasz? Nie, jest to ja nie jestem z Ostrowa, nie pochodzę z Ostrowa, ja mieszkam tam od 5 lat, ale zauważyłem to po różnych statystykach, że jednak to miasto się rozwija i no, tętni tam życie, także może być atrakcyjne dla osiedlania się. Okej, okay. To wiesz co, ja bym zrobił kilka testów tak naprawdę, porozmawiam z pośrednikami, jak duża jest jakby płynność rynku, czyli jak szybko się sprzedają mieszkania i też zobaczył sobie jakby dane statystyczne z GUS-u, jeżeli są dla Ostrowa takie robione, jakie są prognozy na najbliższy tam rok, dwa, trzy, tak, dla Ostrowa, czy to jest miasto, które się zaludnia, czy wyludnia? Rozumiem, bo jeszcze wyszłaby taka opcja, gdyby na przykład okazało się, że Ostrów nie jest dobrym miastem do rozpoczęcia inwestycji, czy po prostu nie inwestować w jakimś innym mieście. Przykładowo można by było po prostu przeprowadzić się do innego i tam rozpocząć takie działania. No tak, ale pytanie, czy jesteś mobilny, no bo to jest istotne. No ja w tej chwili jestem na czwartym roku studiów, także myślę, że po studiach albo jeszcze w trakcie studiów mógłbym taką działalność spróbować pierwszego flipa wykonać. Okej, okay, no to jak najbardziej, skoro jesteś młody i jakby mobilny, także nie widzę przeszkód. A drugie pytanie? Tak, jeszcze odnośnie twojego szkolenia flipów i chciałbym się dowiedzieć, bo jak już tutaj zauważyłeś, jeszcze nie wykonałem ani jednego flipa. Chciałbym się dowiedzieć, czy na twoim szkoleniu można uzyskać takie pełne informacje do tego, jak praktyczne informacje, jak takiego flipa wykonać, czyli najbardziej by mi tutaj zależało kwestie remontowe, czyli jak dobrać ekipę, jak tutaj
zwiększyć wartość tej nieruchomości, czyli jak podzielić na przykład pokoje, bo kwestie prawne są tutaj mi bardziej znajome, gdyż po prostu tym zajmuję się na studiach, także nie będzie z tym większego problemu, żeby dotrzeć do jakichś źródeł prawnych, raczej gorzej właśnie z tymi kwestiami remontowymi. Jasne. Wiesz co, ja bym na twoim miejscu nie przeceniał tych kwestii prawnych, bo to nie jest kwestia tego, żeby znaleźć przepisy i procedury, jak się to robi. Z tym bardziej bym szedł w kierunku tego znaleźć sposoby osób, które się tym zajmują zawodowo, do tego, żeby to zrobić dobrze. Bo to nie chodzi, żeby to robić standardowo, jak mówi przepisy prawa, tylko żeby to zrobić w sposób bezpieczny dla ciebie. A tego ci przepisy nie zagwarantują, w sensie wprost z ustawy, że tak powiem, tak? A co innego jest praktyka, co innego są jakby zapisy. Czyli wiesz, są zapisy ustawy, z których możesz skorzystać, natomiast jeżeli jakby nie wiesz, że one są, no to też ciężko je wygooglować po prostu, tak? I to z praktyki wynika. A jeżeli chodzi o remont, tak. Najbardziej pokazuję sposób, jaki ja remontuję, bo to, w jaki sposób ja kontraktuję ekipy i z nimi pracuję i ich zatrudniam, jakby zmniejsza znacznie koszt remontu tych mieszkań. Wiadomo, że teraz nie jest łatwo na tym rynku i jest jakby sporo inwestycji i te ekipy są rozchwytywane, no ale są metody na to, żeby można było jeszcze taniej zakontraktować. Tylko że to trzeba mieć inne podejście całkowicie niż wszyscy, jak mi się wydaje. Ja sam pamiętam, że pierwszy remont, który robiłem, to robię teraz robiłem go dwa razy drożej niż teraz robię i dwa razy dłużej. Aha, rozumiem. No właśnie, to jest kwestia wiedzy. Także ja też zapraszam. A jeszcze taka kwestia, to jak domyśla się materiały tutaj grające też dużą rolę w kwestii remontu, czy też pokazujesz jakich materiałów, jakich na przykład mebli kuchennych, czy też innych używasz do tego, żeby właśnie takie mieszkanie wyremontować? Czy to są jakieś konkretne przykłady, czy mówisz to bardziej abstrakcyjnie? Nie. Ja daję konkretne modele, konkretne producentów, konkretne miejsca, gdzie to kupić. I dostajesz dodatkowo listę zakupową, którą zrobiłem ostatnio nawet z człowiekiem, który się u mnie zajmuje zakupami i jest taki listę zakupową podzieloną na działy, tak? I jakby po to, żeby można było nie tylko wszystko kupić, ale też robić to w sposób taki efektywny i optymalizować swój czas, no bo bez sensu jeździć 10 razy po to samo. Rozumiem. Czyli po prostu na swoim szkoleniu podajesz taką konkretną, całościową wiedzę do tego, żeby przygotować się do swojej pierwszej inwestycji, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Dokładnie. W takim razie dziękuję. Dzięki bardzo. Wielkie, trzymaj się, w takim razie zapraszam. Hej, cześć. No. Okej. Okay. Słuchajcie, to był Sylwek, Sławek, przepraszam, Sławek. Mam nadzieję, że podobało wam się. To jeszcze nie koniec. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was uważa, że to, co tutaj robię, jest wartościowe, dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy poprzez udostępnienie. To mi da motywację, żeby robić po prostu tego więcej i żeby robić to dalej. Natomiast mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze jeden pomysł na konkurs numer 2. Konkurs numer 2 brzmi, słuchajcie, uwaga. Jeśli ktoś z Was interesuje lista zakupowa, czyli co dokładnie kupić po kolei podzielone na etapy, to jest dostępne tylko i wyłącznie dla uczestników mojego warsztatu. Natomiast zrobię konkurs numer 2. Poza książką rozlosuję jeszcze dwie osoby na moim dwóch Facebookach, które dostaną takie listy zakupowe. Więc jeżeli jeszcze nie udostępniliście tego nagrania, to udostępnienie tego nagrania spowoduje to, że bierzecie udział w konkursie i rozlosuję wśród was jakby zarówno książki, jak i dwóm osobom wyślę listy zakupowe, których nie są nigdzie dostępne. Okay? Dajcie znać, czy ten pomysł jest fajny. Super. Robimy reklamy już udostępnione. Super. Dobra, w takim razie słuchajcie, dzwonię dalej. Widzę, że jesteście jeszcze ze mną. Super. Artur tym razem. 697. Żadne z tych osób chyba nie znam prywatnie, no chyba, że nie kojarzę po nazwisku. Tak, nie ja to te pytania wybierała i osoby wybierała Justyna, który jest moim menadżerem i... Halo, cześć, mówi Daniel. Witam, cześć Daniel. Cześć, powiedz mi skąd jesteś?
Znaczy, ja jestem z Podrawicza, to jest takie miasteczko w Wielkopolsce, ale działam w Lesznie, na terenie Leszna, też w Wielkopolsce. Okej, okay, super. A powiedz mi, a już mieliśmy okazję się spotkać kiedykolwiek? Nie. Oglądałem chyba twoje, nie wiem, może nie wszystkie, nie chcę mówić, że wszystkie, ale kilka filmików, tak? Znaczy, no kilka to mało powiedziane, no dużo, bardzo dużo i głównie stąd cię znam, oczywiście książki też przeczytałem, także znamy się, można powiedzieć, stąd, ja ciebie znam stąd. Okej, okay, super. To powiedz mi, Artur, jak mogę ci pomóc? Jakie jest pytanie? Wiesz co, no ja pytałem o to, powiem tak, zrobiłem dwa flipy jakby na osobę prywatną, tak, na siebie, no i no, z tego co wiem, co tak wszyscy mówią, no to dwa. To jest taki akt, który można zrobić tak bez jakiegoś tam, że tak powiem, formalizowania tego, tak? No i założyłem spółkę jawną właśnie z moją wspólniczką. Ja akurat dzisiaj właśnie przed chwilą wróciłem z aktu, który właśnie już podpisali na tą spółkę. Tylko że właśnie tak się zastanawiałem, no już teraz też tam gdzieś tam do tego doszedłem, ale zastanawiam się jak z VAT-em. No, poprzednia twoja rozmowa bodajże właśnie też o to zahaczyła, czyli odnośnie VAT-u, tak? Jak to się rozlicza. Czyli rozumiem, że słuchasz nas, tak? Tak, oczywiście. Okej. Tak jak mówię, myślę, że ta poprzednia rozmowa coś tam rozwiała, no ale jeśli jeszcze coś tam mógłbyś na ten temat dopowiedzieć, to jak najbardziej, tak jak mówiłem, to jest spółka jawna, nie? Czyli a powiedz mi, kto cię namówił do tego, żeby założyć spółkę jawną? Z jakiego powodu ją założyłeś, a nie inne rodzaje spółki? No mój znajomy, radca prawny, taki mój dobry znajomy, stwierdził, że na tą chwilę to jest najlepsza forma. A powiedział dlaczego? Bo ja nie widzę żadnych powodów. Nie widzisz? Nie widzę ani jednego. Widzę więcej problemów. Tak, a dlaczego? Dlatego, że masz pełną odpowiedzialność za działalność tej spółki. I twoja wspólniczka może wziąć jakikolwiek kredyt, na przykład, albo bez twojego podpisu, chyba że macie ograniczenia w umowie. Właśnie mamy umowę tak sporządzoną, że po prostu tak naprawdę do takich wszelkich działań muszą być podpisy nas obojga, tak? Jasne, ale to jest jakby jedna kwestia, natomiast odpowiedzialność dalej jest wasza, całym waszym prywatnym majątkiem. I tutaj spółka jawna nie ma żadnych podatkowych ulg, ani nie jest traktowana lepiej niż działalność gospodarcza czy spółka komandytowa, komandytowa, żeby... Znaczy powiem ci tak, Daniel, właśnie, jeśli mogę ci wyjść, no zastanawialiśmy się właśnie też nad spółką komandytową, tylko że tam już jest pełna księgowość, tak, czyli jakby koszty, które ta spółka generuje, tak jak mówię, no, dopiero zaczynamy tak naprawdę, można powiedzieć, bo zrobiliśmy raptem w sumie 4 flipy, czyli po prostu, no, po prostu nie wiem, jak to będzie dalej wyglądać, więc dlatego nie chciałem od razu gdzieś tam wchodzić w jakąś spółkę komandytową na przykład, która jest na pełnej księgowości, która generuje większe koszty miesięczne, tak, tylko po prostu chciałem spróbować z tą spółką jawną, znaczy zastanawialiśmy się nad cywilną i jawną i tak jak mówię, no ten właśnie mój znajomy doradził, żeby po prostu za na tą chwilę według niego najlepszym wyjściem byłaby spółka jawna. Tak, prostu... trzeba jakby wiedzieć, że jakby działalność flipowa, ona się nie wiąże z dużym ryzykiem, ale jakby nie patrzeć, ryzyko w tym biznesie istnieje zawsze, tak? No tak, w każdym biznesie, w życiu jest ryzyko, w ogóle ryzykujesz, że żyjesz, ale no dokładnie. Ja bym będzie spółki do jakiejkolwiek działalności gospodarczej, ja bym spółki jawnej, jeżeli nie masz korzyści podatkowych żadnych z tego powodu, nie otwierał. Wydaje się jakby, i teraz to co mówisz, to ja uważam, że to jest mit, że spółka komandytowa jest droższa niż spółka jawna. Oczywiście pełna księgowość jest być trudniejsza i kosztuje więcej, ale jeżeli masz umowę z księgowym podpisaną nie w sposób płacę, nieważne ile jest faktur, to płacę tyle samo, paręset złotych, tylko płacę mu za każdą fakturę i od każdej faktury jakieś minimum symboliczne, to de facto wychodzi taniej niż pewnie ty płacisz za spółkę jawną. Ja mam 20 kilka spółek na pewnej księgowości i ja bym popłynął, gdybym płacił za każdą tysiaka, tak? Bo nie każda spółka generuje dużą ilość faktur. Dlatego jakby moje spółki, które rejestruję nowe, one nic mnie nie kosztują za samo to, że są. Jak jest dużo, dużo zarabiam, płacę dużo. Dużo mam kosztów, dużo faktur, płacę więcej. Czyli płacę księgowemu od przerobu, a niekoniecznie od tego, że jest za obecność. No rozumiem, czyli, ale to załóżmy, dla osób, które są w sytuacji takiej jak ja, jaką formę byś jakby rekomendował? W tym momencie spółka z o.o. Spółka z o.o.
W tym momencie spółka ZOO, biorąc pod uwagę, że od stycznia wchodzi podatek CIT 9% od spółek ZOO, tych małych spółek, tam do przychodów 1,2 miliona euro, czyli 5 milionów złotych, to 9% CIT-u to jest po prostu raj podatkowy. A w spółce jawnej masz albo skalę, albo 19, tak? Plus 4 za, plus 4 za solidarnościówkę. Znaczy, tak mówię, no on mi tak doradził, ja generalnie no, tyle co wyczytałem, co gdzieś tam zasłyszałem, więc no jakby no, nie wiedziałem na tyle po prostu, żeby gdzieś tam... Jasne, ale powiem ci tak, ja dzisiaj, jakbyś był moim kolegą, to bym ci powiedział, zamknij w diabły tą spółkę i załóż spółkę ZOO po prostu. Albo ją przekształć, ale to będzie więcej papierologii, lepiej tą spółkę zamknąć, zanim ona jeszcze cośkolwiek tam zrobi, bo wyobraź sobie sytuację taką, taki czarny scenariusz, najgorszy. Że twój pijany robotnik, załóżmy, na twoje zlecenie robił remont i nie wiem, masz ubezpieczone, czyli zrobiłeś wszystko, co trzeba i on, nie wiem, rozwali rurę z gazem, budynek wybuchnie, a on był pod wpływem alkoholu i załóżmy, ubezpieczalnia powie, nie wypłacimy odszkodowania, ponieważ, nie wiem, jakaś, to było tak, wiesz, jak się jedzie samochodem, po alkoholu też nie ma autokasko, tak? I tu może być taka sama sytuacja, to wobec tego jakby, tu nie ma takich wielkich ryzyk, bo ja nie znam nikogo, kto ma taką sytuację. Ale po co? Masz odpowiadać całym majątkiem, który zbudowałeś całe życie, ze względu na jakiś, nazwijmy to psikus losu. Czyli spółka ZOO jakby tutaj bardziej chroni, tak? Ona chroni, tak, bo odpowiadasz tylko do kapitału, który włożyłeś, tak? No chyba, że generalnie oszukujesz ludzi i okradasz ludzi, no to wtedy odpowiadasz całym majątkiem, tak? Bo wtedy jakby nie... Tak naprawdę to można zadać pytanie, no to tak naprawdę spółka jawna czy tam cywilna, załóżmy, po co są te spółki, skoro tak naprawdę... Dla ludzi, wiesz to po co są? Dla ludzi, żeby było prościej, na przykład. Niektórzy się... czyli tak jak mówię, ja zaczynam dopiero, nie wiem jak to będzie wyglądać, ja pracuję jeszcze na etacie, bo mówię, no dopiero to tak naprawdę to raczkuję, więc po prostu stwierdziłem, że może na początek to będzie dobre wyjście, bo załóżmy, będę teraz płacił dużo kosztów, będę miał około, nie wiem, tam 300-400 zł miesięcznie, tak, bo to jest jakieś tam zdrowotne chyba, tak, tylko się płaci przy spółce jawnej. Płacisz pełny ZUS przy spółce jawnej, chyba że masz etat gdzie indziej, jak ty, to wtedy masz tylko zdrowotne, tak, no właśnie, ale skończy ci się etat, to płacisz pełny ZUS. Przy spółce ZOO nie masz w ogóle ZUS-u. No ale nie, ja jestem w sytuacji takiej, że mam etat, tak, czyli mam pełny ZUS mi płaci pracodawca, tak, czyli tylko teraz płacę, będę płacił te około 300 zł, tak, i dlatego pod tym kątem, a przy spółce ZOO od razu bym musiał, znaczy tam bym płacił pełny ZUS, tak? Nie, przy spółce ZOO nie płacisz w ogóle ZUS-u, jak jest dwuosobowa spółka. Nie ma w ogóle ZUS-u, obowiązku ZUS-owego dla wspólników. Pod warunkiem, że jest utrudnieniem jest ta pełna księgowość, tak? Przy spółce ZOO. Ale to nie jest utrudnienie, słuchaj, jak masz księgowego, z którym się dogadasz, to on będzie za parę dokumentów będzie brał ci grosze. Nawet taniej niż... Bo ty jakby rekomendujesz rozliczanie się z księgowym od faktury, tak? Tak, od roboty, którą ma, bo po co masz mu płacić 500 zł, 600 zł miesięcznie, jeżeli on tylko przekłada z kubki na kubkę i raz kwartał cię rozliczy. No. No tak, bo generalnie to mówię, to nie jest tak, że ja robię, nie wiem, dwa flipy jednocześnie, tak? Bo tak jak mówię, no słuchaj, mój księgowy, ostatnio mówił mój kolega, który założył spółkę, ale jej nie uruchomił jeszcze, że policzył go za kwartał 70 zł. Zapełnił księgowość, tylko że zerowe deklaracje, bo żadnych kosztów nie miał. To jest tylko kwestia, wiesz, no, moja księgowa pierwsza, którą miałem na działalności parę lat temu, powiedziała mi, panie Danielu, jak dla pana to 1200 za spółkę ZOO. To powiedziałem, to się nie opłaca. Ale jak zacząłem szukać i rozmawiać z kimś innym, no to się okazało, że to nie kosztuje wcale więcej. Dobry księgowy nie powinien wziąć o wiele więcej za pełną księgowość niż... Większość księgowych, no niestety muszę powiedzieć, mam nadzieję, że uogólniam trochę, ale wiele razy się z tym spotkałem, więc mam prawo o tym powiedzieć, że większość księgowych, które księguje na uproszczonej księgowości, odradza swoim klientom, ponieważ nie lubi tego robić, czasem nie umieją tego robić i łatwiej im po prostu zrobić to na uproszczonej księgowości, bo mają mniej pracy i tak dalej, tak? Nie mówię, że każdy, ale wiele księgowych jakby odradzało moim znajomym czy moim uczestnikom moich szkoleń pełnej księgowości spółek ZOO, tak? Co jest, uważam, że nieprawda. Ja mam 20 parę spółek na pełnej księgowości i żyję. I radzę sobie. I jakby to nie jest problemem. Nie ma tam żadnych problemów. Dzisiaj bym nie założył działalności nigdy. No,
rozumiem. Czyli, no, kurczę, szkoda, że ten live jest dzisiaj, a nie na przykład tydzień temu, tak? Bo, słuchaj, dobrze, że jest w ogóle, tak? Bo... Tak, oczywiście, oczywiście. Ale to teraz załóżmy, tak abstrahując, lepiej, łatwiej, szybciej, taniej jest przekształcić, załóżmy, spółkę jawną, czy po prostu... zamknąć spółkę jawną, a otworzyć właśnie na przykład spółkę zamkniętą. Wiesz co, nie potrafię ci odpowiedzieć dokładnie, bo nie robiłem nigdy przekształcania spółki jawnej, ale tak wydaje mi się, że będzie łatwiej zamknąć i otworzyć nową, niż przekształcać. Mm-hmm. Bo to jest procedura, którą musisz mieć pewnie ileś dokumentów i tak dalej, a łatwiej jest spółkę za otworzysz 3,5 stówy przez internet i heja, nie? Ale z zamknięciem jest podobnie? Nie. Pewnie zamykałeś spółki, tak? Nie, z zamknięciem jest inaczej. Lepiej spółkę sprzedać niż zamknąć. Aha. No czyli tak czy siak mam problem, tak? Nie masz problemu, bo taki problem to nie problem. Problem byś miał, gdybyś miał długi w tej spółce i wtedy miałbyś problem. Bo generalnie się nie... Nie, no tak jak mówiłem, no właśnie wróciłem dzisiaj z aktu, który pierwszy akt, który właśnie podpisali. No to gratulacje, tak? W takim razie. No dziękuję. Więc problemu nie ma, jeśli chodzi o to, tylko po prostu no teraz mi dałeś trochę do myślenia, tak? Bo byłem pewien, nie jest problem. Ja też przechodziłem ze spółki do spółki wiele razy z flipami. To jest kwestia, że kupujesz kolejne mieszkanie na inny podmiot i tyle. Nie musisz mieć żadnej ciągłości. Rozumiem, ale na przykład tak jak w mojej teraz sytuacji, ja kupiłem już to mieszkanie na tą spółkę jawną i teraz co, żeby... musiałbym najpierw sprzedać to mieszkanie, to dopiero później mogę ją zamknąć, tak? Tak, sprzedaj tę spółkę, rozlicz to i zamknij, a w międzyczasie otwórz nową. No muszę faktycznie jeszcze... Dobra. Chyba się inaczej, pogadaj z tym kumplem, ale też pogadaj z dwoma innymi prawnikami, którzy mają może szerszy horyzont, okej? Okay? Jasne, super. Bo ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek prawnik radziłby mi spółkę jawną, tak? To raczej wszyscy radzą odwrotnie, uciekaj stąd, po prostu. Rozumiem. Dzięki w takim razie, Artur, za rozmowę. Nasz czas się skończył. Trzymaj się, hej, cześć. No, dziękuję, pozdrawiam. Hej. Okej. Okay. Tym razem temat był taki prawno-podatkowy. Zobaczę, czy mam tu jeszcze kogoś, do kogo nie dzwoniłem. Jest jeszcze Marcin tutaj, okej. Okay. Jak wam się podoba? Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy taka forma oglądania, spędzenia wieczorów jest dla was ok? Czy jest fajnie? Czy chcielibyście, żebym coś urozmaicił albo zmienił dla was? A ja już wybieram numer do kolejnej osoby. Ok. I dajcie znać, czy dobrze słychać było tą osobę, bo teraz było trochę ciszej. Pamiętajcie, że osoby, które udostępniają, mają, jutro losujemy nagrody w postaci książek i w postaci z autografem i w postaci... Halo, cześć. Cześć. Mówi Daniel. Oglądasz nas? O, cześć Daniel. Wiesz co, wyłączyłem się już, ale byłem przez cały czas. Okej. Okay. To cię złapałem, żebyś nie uciekał. Okej. Okay. Słuchaj, dokończę jeszcze zdanie, które mówiłem do was wszystkich, że oprócz książek losujemy jutro, dwie osoby dostaną ode mnie listę zakupową do remontu. No, widzę, że słyszałeś już. Tak, listę słyszałem. Super. Marcin, jak ci mogę pomóc? Powiedz mi, jakie jest pytanie. Wiesz co, no główne pytanie, jeśli zaczyna się działalność taką mini-deweloperską od takiego czwórniaka, kiedy tam ostatnio na YouTubie puściłeś ten film odnośnie tej twojej inwestycji, no. Od jaką spółkę założyć? Dlatego, że jakby przeglądałem sobie parę inwestycji deweloperskich w Rzeszowie. To są na przykład różne spółki, bo są spółki z o.o., spółki zakomandytowe, spółki cywilne i to naprawdę też duże inwestycje robią same spółki cywilne. Jaka jest według ciebie najlepsza taka spółka pod taką właśnie inwestycję? To powiem ci tak, że są jakby w zależności od wielkości, ale jeżeli chodzi o czworaka, to ja dzisiaj bym rejestrował spółkę z o.o. i robił to w ramach spółki z o.o. Spółka komandytowa to uważam, że powyżej 500 000 albo nawet jak masz koło 1 000 000 dochodu, to wtedy ma to sens. Ale jeżeli, okay, jeżeli masz, nie wiem, kilkaset tysięcy, 700 tysięcy, 500 tysięcy, to uważam, że spokojnie możesz to normalnie rozliczyć w ramach spółki z o.o., szczególnie w sytuacji, w której zmiana prawa następuje z początkiem nowego roku, że 9% CIT-u, to już mówiłem o tym, wchodzi od 1 stycznia dla nowych spółek. Znaczy dla nowych spółek, dla małych spółek. Czyli dla spółek, które mają tam poniżej 5 milionów obrotu. Okej. Dobrze, i drugie moje pytanie też. Jeśli już ma się kupioną tą ziemię,
to jakie banki jakby są skłonne do finansowania takich mini inwestycji deweloperskich? Mhm. W szczególności to są banki małe, bo to nie jest duża inwestycja. Bank taki komercyjny, ogólnopolski, może mieć jakby nie być zainteresowany, żeby analizować Twoje dokumenty, bo tyle samo ich kosztuje taki analityk, który jakby Twoje dokumenty przejrzy, co i dużej inwestycji. Dlatego może, więc jakby ja bym Ci sugerował bardziej banki, małe banki lokalne, banki spółdzielcze, które spółdzielcze. To patrzą na Ciebie indywidualnie, a niekoniecznie z perspektywy centrali w Warszawie, czy Krakowie, czy Wrocławiu, tak? Okej. Spoko. Wiesz, to były jakby dwa pytania, bo tam jakby było się ograniczyć do jednego, więc jakby ograniczyłem się do dwóch. Okay. Także dziękuję Ci bardzo, bardzo za odpowiedź i liczę, że wygram książkę. Okej, a udostępniłeś? Tak, oczywiście udostępniłem. Super. Cieszę się bardzo. W takim razie, Marcin, dzięki. Dzięki. Ja dzwonię dalej w takim razie. Dobra, pozdrawiam. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze nam została jedna osoba, ale też i dziewiątkę mamy tak jeszcze. Okej. Okay. Patryk. Już dzwonię. Szczecin tym razem. Dzień dobry, witam Panie Danielu. A, witam. A skąd wiesz, że dzwonię do Ciebie? A, bo oglądam. A, okej, okay, super. Cześć, powiedz mi, myśmy się już mieli okazję poznać? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, to witam. Ale przypuszczam, że niedługo. Witam Szczecin w takim razie i w czym mogę pomóc? Super. Więc tak, ja mam trzy pytanka dotyczące ogólnej współpracy z pośrednikiem lub biurem nieruchomości. Dobra, więc pierwsze pytanko jest takie, które mam do Ciebie. Gdzie jest najlepiej poznać pośrednika? I mam trzy opcje, które sobie wymyśliłem. To jest jakiś konkurs? Nie. Po prostu chcę się dowiedzieć, jak to optymalnie okej, okay, dobra, ABC, tak, dawaj. No, w każdym razie, podczas oglądania mieszkania, Facebook czy może w biurze? Wiesz co? Pierwsza odpowiedź, wszystkie są dobre, natomiast najważniejsze to jest podczas oglądania mieszkania, wtedy masz największą możliwość zbudowania relacji z tą osobą. Czyli jakby i wyczuć tą osobę, czy ona jest konkretna, czy ona jest zaangażowana, czy ona będzie Ci pilnowała i jako klienta, bo przez Facebooka to powiem Ci szczerze, no to niekoniecznie bym budował tutaj dobrą relację z klientem, tak? To jest płaszczyzna, której ja nigdy nie używałem do tego, żeby z pośrednikami. Oczywiście ja tam pisałem wiele razy z pośrednikami, ale można powiedzieć, że nie. Że jakby to nie jest miejsce, żebyście poznawali, chyba że na jakichś grupach specjalnych, takich tematycznych, bo na swoim wallu prywatnym, no to można powiedzieć, że nie wiem, czy znajdziesz tam pośrednika. A trzecia sprawa to jest biuro nieruchomości, tak? Tylko pamiętaj, że jak będziesz chodził po biurach nieruchomości od drzwi do drzwi, tak jakby, to jakby możesz trafić na osobę przypadkową zresztą. Czyli nie na osobę, na której Ci zależy, a Tobie zależy na osobie, która będzie na przykład na danym rynku ekspertem, będzie miała obeznanie w cenach, będzie, czyli nie, bo tam może być tak, że na dyżurze w tym biurze będzie siedziała osoba, która handluje działkami. No i co Ci po takim spotkaniu? Nic. A jak będziesz dzwonił po ofertach, umawiasz się na spotkanie, oglądasz mieszkania, w celu ich zakupu, to automatycznie poznasz ludzi, którzy są w stanie Ci pomagać, jakby mogą Ci pomóc dowieść flipa. Super. Właśnie też tak myślałem, teraz te 100 mieszkań oglądam, to akurat wybiorę sobie tak połowę z pośrednikami. Okay. Dobra, drugie pytanko, które mam do Ciebie. Co powiedzieć podczas, jak poznamy takiego pośrednika, jaką kwotę proponować takiemu pośrednikowi, żeby to właśnie nam podrzucał okazję? Okej. Okay. Pierwsze pytanie to bym zapytał, ile on chce, a nie podrzucał. Czyli jakby zacząłbym od tego, żebym zapytał, no, jak on ceni swoje wynagrodzenie. I tutaj jakby model jest różny. Czasem wielkość wynagrodzenia ma znaczenie, ale uwierzcie mi, że jeżeli wynagrodzenie jest nawet duże, ale nie ma tej relacji, to klient, ten agent wybierze mniejsze wynagrodzenie konkretnego klienta, konkretnego, taki, który będzie decyzyjny i ma pieniądze, a nie takiego, który falandyzuje, wymyśla sobie, każe się wozić i niby zapłaci dwa razy więcej.
Dlatego, czyli na relacji się skupię. Ta relacja jest ważniejsza niż ta stawka, pamiętaj. A co jeszcze mógłbym powiedzieć, oprócz relacji i kwoty, żeby przekonać... Powiedzieć mu tak, siebie. Wiem, że twoja praca jest ważna, szanuję to, dlatego chcę, żebyś godziwie zarobił pieniądze tutaj, pomagając mi i nie będzie problemu, bo ja wiem, że ta praca jest warta tych pieniędzy. Mhm. Bo jak oni to usłyszą, to jest szansa, że zobaczą, okej, jest fajny gość, który szanuje to, co robię, bo wiele osób nie szanuje pracy pośredników. Uważa to, że te parę tysięcy złotych za transakcję to jest dwa razy tyle, co oni zarabiają na etacie za dwa miesiące pracy i tak naprawdę się namęczą, a wy tylko odbierzecie parę telefonów i spotkacie się dwa razy na mieszkaniu. Tak? Więc jakby ludzie tak czasem do tego podchodzą, a jak ty masz całkowicie inne spojrzenie, to można powiedzieć, że jest szansa duża, że będą dla ciebie pracowali, będą się angażowali w pracę z tobą, bo oni też, oni też lokują swój czas, pamiętaj, w ciebie, inwestują w to, bez gwarancji zwrotu, więc oni muszą wybierać, kto jest, nazwijmy to turystą, który chce oglądać mieszkania od drzwi do drzwi i nigdy nie kupi, a tym, kto ma konkretne wymagania, potrzeby i to kupi później. Na końcu, jak dostanie to, czego chce. Dobra, czyli po prostu doceniać ich. Okej. Okay. Tak. I trzecie takie pytanko. Trzecie? Czekaj, poczekaj. Dobra, mów. O pośrednikach, a konkretniej o biurach. Bo zauważyłem, że wiele biur samemu szuka okazji. Mają ogłoszenia, że kupią tanio, kupią szybko. Czy jest możliwość w ogóle, żeby takie biura lub tacy pośrednicy podsyłali nam też okazję? Tak, jest taka możliwość. Weź pod uwagę, że nie każdy agent ma pieniądze na to, żeby kupić. Nie każdy o tym wie, jak to kupić bez pieniędzy. I też nie każdy właściciel zajmuje się flipami takiego biura. Więc czasem jest tak, że ta relacja z pośrednikiem da ci możliwość zarabienia pieniędzy. Bo nie każdy pośrednik kupuje 5 mieszkań miesięcznie, tak? Oczywiście teraz flipy się stały modne i również dla pośredników. Ale to nie znaczy, że ja nie kupuję od pośredników, tak? No kupuję pośredników, coraz więcej się tym zajmuje, tak, osób. Ale to nie znaczy, że masz nie szukać, bo ktoś ci dwa razy powiedział, że panie, ja sobie sam szukam tych mieszkań, także mogę panu sprzedać powyżej rynku coś. Pamiętaj, że nie każdy agent to jest inwestor. Na pewno znajdziesz takiego agenta, który jest inwestorem, ale nie każdy nim jest. Nie każdy agent ma odłożone pieniądze, potrafi zarządzać swoimi pieniędzmi. Niektórzy są po prostu dobrzy w tym, co robią, zarabiają kupę pieniędzy i wydają tyle samo pieniędzy, dlatego ich nie mają i nigdy nie kupią mieszkania na flipa. Dobra, powiedz mi proszę, spotkałem się czasami z niechęcią od pośredników, bo ja tak dosyć masywnie działam i naprawdę jeżdżę do wielu z nich. Masywnie? Spotkałem się z niechęcią, że a to jest ten koleś, który współpracuje z tak wieloma. Tu bardziej skupiłbyś się na kilku dobrych, czy poszedł na masę, bo wtedy... Ale, ale na jakiej podstawie oni powiedzą, że ty... Przecież ty nie masz wyłączności z nimi. Racja, no tak. Więc ja myślę, pośrednicy nie rozmawiają. Oni rozmawiają o kliencie, wiesz kiedy? Kiedy coś się wysypie. Kiedy generalnie kogoś oszukasz, tak? Wtedy po prostu idzie fama na ciebie po forach i tak dalej, że taki gość, uważajcie na niego i tak dalej. Ale nie ma tak, że... Dzwoni do mnie ten klient, to jest mój klient i czy wy też go macie? No nie, po prostu ty jesteś jednym z wielu klientów, tak? To nikt nie rozmawia po nazwisku o tym i o tym i o tym. Jakbyś był zawodowym fliperem, kupował 10 mieszkań, no to wiadomo, że cię może wiele osób znać, tak? I mogą o tobie mówić, ale jakby no musiałbyś naprawdę mieć pokrycie duże rynku, żeby się bać tego, ale to nie masz się czego bać. Dobra, dobra. A czy mogę zadać Ci jeszcze jakieś inne pytanie? Ostatnie już. Ostatnie, bo jeszcze chciałem z kimś porozmawiać tutaj z internetu, pytanie. Żeby też mi jakieś pytanie zadał. Oczywiście. Okay. Jaka jest według Ciebie najlepsza metoda offline znajdywania okazji? Takiej, której nie można monitorować. Offline, której nie można monitorować? Oprócz pośredników, tak. To powiem Ci, mam taką jedną najlepszą metodę, którą uważam, natomiast jakby to jest zostawione jedynie dla uczestników moich warsztatów. Czyli jakby nie mówię o tym jawnie, bo jakby po to przyjeżdżają ludzie do mnie na czasy, między innymi, żeby takie metody o nich się dowiedzieć. Ale jest jeszcze kilka innych sposobów, które są bardziej jawne, na przykład zrywki są świetną metodą. Tak? Do szukania okazji. Dobra, to na pewno się wybiorę, żeby o tej najlepszej się dowiedzieć. Dzięki wielkie, trzymaj się w takim razie. Pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję. Hej, cześć. Hej. I...
Okej. Dobrze, to ja wyczerpałem już moją listę osób, z którymi, do których miałem zadzwonić. Teraz ciekawy jestem, czy jesteście, też chcielibyście, żebym zadzwonił, macie jakieś pytania do mnie, dajcie znać w komentarzu. Ja za chwilę zadzwonię jeszcze do dwóch osób, do jednej osoby z Facebooka, do drugiej osoby z YouTube'a i zapytam was, albo wy mi zapytacie, będę się starał odpowiadać na wasze pytania. Halo, cześć, mówi Daniel. Cześć Daniel, dzięki za telefon. Cześć, oglądasz? Tak, najbardziej. Super, to powiedz mi Katarzyna, w czym ci mogę pomóc? Mam takie pytanie, czy ty, jeśli chodzi o flip, wchodzisz w ogóle w tematy nieruchomości, które wymagają na przykład przekształcenia, ponieważ tam powierzchnia jest, dajmy na to, nie wiem, 100 metrów kwadratowych i jest możliwość zrobienia z tego dwóch mniejszych mieszkań, lub też mam teraz taki temat, że jest lokal, który wymaga przekształcenia, ponieważ Księdze Wieczystej nie jest lokalem mieszkalnym. Mhm. No, wchodzę w takie tematy, ale pamiętaj, że to są długotrwałe rzeczy, które są o wiele dłuższe niż zakup normalnych, prostych flipów i musisz sobie wtedy liczyć wyższy zysk za to, żebyś miała dłuższy remont, może nie remont, tylko procedurę prawną byś miała dłuższą. I musisz, kupując to mieszkanie, być pewna i mieć 100% pewności, czy to przekształcisz. Bo kupować po to, żeby kupować, to nie ma sensu. Wchodzę i... Okej, czy ty masz jakieś sposoby, na które sprawdzasz, czy to faktycznie da się przekształcić, czy to podzielić? To tak, jeśli... Czy to jest tylko kwestia rozmowy z prawnikiem i zadawania odpowiedzialności, to nie, no bo to nie on inwestuje w swoje no tak, tylko że sprawa jest złożona i tutaj nie da się powiedzieć, sprawdź jedną rzecz, tak, która ci powie, czy to jest. Najlepiej, żeby jakby lokal był pierwotnie, miał taki podział i żeby tylko to przywrócić do stanu pierwotnego. Wtedy jest łatwo to zinwentaryzować. Warunek jest taki, żeby to miało sens i dało się to zrobić, to wiesz, co musi się stać? To musi być tak, że nie zmienia to ułamka i wielkości lokali. Czyli ściana, którą dostawisz, ma być tak na dokumentach, żeby nie zmieniło ci wielkości lokalu, ponieważ jeśli zmieni wielkość, to zmienią się ułamki. I ułamki to znaczy, że musisz mieć pełnomocnictwo albo wszystkich właścicieli nieruchomości jakby wspólnej, notariusza, żeby ci się zgodzili na zmianę ułamków, co jest niewykonalne. Bo jeżeli na działce, jednej działce albo leży 5 budynków wielorodzinnych, to generalnie nie wszyscy są w zasięgu. Okej, czyli tak. Generalnie podsumowując, ty na przykład kupujesz też takie nieruchomości, czy... Tak, ale jeżeli zrobię analizę due diligence tego i uznam, że da się to zrobić na przykład bez osób trzecich, czyli na przykład taki case, jest lokal na przykład, który ma dwa wejścia. Ja stawiam tam ścianę działową i po prostu sprzedaję udział i znoszę współwłasność. Notarialnie, ponieważ mam z Urzędu Miasta jakby dokument stwierdzający samodzielność dwóch lokali, który powstał z jednego i mogę sobie sam bez zgody wszystkich właścicieli, może tylko zgodę wspólnoty na to, żeby to zrobić i robię. Aha, czyli nie wydzielasz odrębnych ksiąg wieczystych? Wydzielam odrębne księgi, okay. Tylko pamiętaj, że żeby to nie wymagało wizyty u notariusza wszystkich właścicieli, to musi być to zrobione w ramach tych ułamków, które masz. Mhm. Czyli lokal nie może się zwiększyć, ani zmniejszyć, ani o milimetr. Okej, rozumiem. No dobra, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Dzięki wielkie. I życzę miłego wieczoru. Dzięki, trzymaj się, hej, cześć. Cześć. Dobra, okej. To była Kasia z Facebooka, a teraz zobaczymy na YouTube. Jest Radosław na YouTubie i wpisuje, Radek, Twój numer, także spodziewaj się zaraz telefonu. 3. To już będzie ostatni telefon. Dzisiaj 5, 7, go. Halo, cześć, mówi Daniel Siwiec. Cześć. Cześć, wysłałeś mi numer, dzwonię. W czym ci mogę pomóc? Daniel, budowa czworaków.
Tak jak to twoja nazwa. Czworaki, czyli podwójny bliźniak. I teraz sytuacja, sytuacje wspólne przy takiej budowie. Czyli jak możemy. Taki teren ma zawsze jakieś części, może nie zawsze, ale często pojawiają się tam części wspólne. W postaci jakichś tam, nie wiem, bram wspólnych, ogrodzeń, dojazdów, do dróg wspólnych. Jak to rozdzielić pomiędzy poszczególnych kupujących? Służebnością na przykład. Bo może idealna sytuacja jest taka, w której masz wjazd ulicy i każdy ma swój wjazd. Nie? No tak. Każdy ma swój wjazd i wtedy każdy wolność tam po swoim domu. Tak, a poza służebnością przejazdu pozostają też jakieś remonty, utrzymanie, koszty, powiedzmy, jakieś podliczniki, które są i rzeczy, które trzeba rozliczać później na wszystkie. Tak, czyli jeżeli masz na przykład jakąś ulicę wewnętrzną, którą musisz oświetlić, bramę, którą musisz zasilić prądem i domofonem i tak dalej, żeby wszyscy mogli korzystać, to ja ustalam taką zasadę, że co roku każda inna osoba przypisuje na siebie ten licznik. Po prostu. I oni to zgadzają się w tym fakcie notarialnym, a co będzie po paru latach, to mnie nie obchodzi już, czy oni się pokłócą, czy się dogadują, czy jak są mądrzy, no to będzie dobrze. W fakcie notarialnym muszą się zgodzić na to, że... Tak. I w innym wypadku nie będą mieli prądu, no to już ja nie zamierzam tego prądu płacić, tak? Muszą, bo tutaj nie ma wspólnoty, bo tu jest jakby, to każdy budynek ma dwa lokale formalnie, więc nie ma możliwości tworzenia wspólnoty. Jest jakiś, można być jakiś komitet albo coś na zasadzie... Mogą się jakoś dogadać w ten sposób, ale tu nie ma możliwości prawnej, żeby ich w pewne ramy wsadzić, dlatego muszą się dogadać umownie. Ja staram się to uznać, ale jak się pokłócą i się nie dogadają, to już jest ich problem, tak? Sąsiada się nie wybiera, niestety. No tak. Sąsiedztwo tak, ale... Tak, powoduje to jakieś tam niedogodności, na które muszą się zgodzić, tak? Kupując, ale powiem ci tak naprawdę, że mało kto o to pyta, tak? Jakby, nawet jak pytają, to ta odpowiedź im wystarcza. A co myślisz o oczyszczalni ścieków czy szambach w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kanalizacji? To jeśli się da, to bym wolał zrobić oczyszczalnię, jeżeli masz miejsce w ogóle na działce. Jeśli się nie da, to robisz szambo po prostu i nie ma opcji, nie ma wyjścia. Ale uważasz, że takie lokale są zbywalne, czy... No pewnie, czy że tak. Ja zbudowałem z szambami, buduję sanitarką normalną, taką miejską i to jest zbywalne, jak najbardziej. Oczywiście to jest atut, tak? Nie bać się tego. Nie bać się. Okay. Nie bać się... Nie. Super. Są deweloperzy, którzy tylko inwestują w takie rzeczy. Oczywiście to jest na minus w stosunku do konkurencji, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Dobra. Czyli możemy tutaj wygrać innymi rzeczami. Tak, a skąd jesteś? Z konkurencją. Jestem z Chełma, poznaliśmy się już. Tak? Byłem u ciebie na szkoleniu. Aha, okej, okay, super. No i jest z deweloperki. Bardzo pozytywne. Dużo daje, także polecam wszystkim. Super. No i teraz właśnie zaczynam gdzieś tam z wspólnikiem pierwszą. A kiedy byłeś u mnie w szkoleniu? Wiesz, to było w zeszłym roku. Okej, w zeszłym roku. Super. To co, w takim razie życzę ci powodzenia i sukcesów. Także jak będziesz coś zaczniesz budować, daj znać, pochwal się, okej? Okay? Także trzymam kciuki. Okay. I dzięki wielkie. Okay. No właśnie, a jeszcze jedno pytanie. Dobra, dawaj. Bo ty... No, złapałem, to przypomniałem sobie. Bo ty zwiększyłeś skalę, tak? Te czworaki to już nie jest temat, czy tam szeregówka to już nie jest temat, który ciebie tak interesuje, jak to wygląda? Tak, bo ponieważ masz tyle samo łażenia papierów i pozwoleń na czworaka, jak i na całe osiedle, tak? Albo na blok, albo na inną inwestycję. Także to jest tak, że to jest takie moje minimum, żeby warto było po to sięgać, no bo wiadomo, że lepiej czasem zrobić 2,5-3 projekty mniejsze niż jeden duży, ale lepiej zrobić 3 większe albo średnie niż 10 małych po prostu, jak masz takie moce przerobowe i pieniądze. Dlatego ja wolę robić 3 coraz większe niż 8 małych. Jakie twoje inwestycje najnowsze mogę się przyjrzeć temu gdzieś tam nauki?
Co teraz dużego robisz? Wiesz co, no, robię na Starym Mieście, buduję blok, ale jeszcze projektuję w tym momencie takie osiedle segmentów, które tam będzie 9 segmentów, w bardzo dobrym punkcie w mieście, gdzie będę sprzedawał takie lokale 100-150 metrowe za 600 plus. Tak? Także kupiłem bardzo fajną działkę i projektuję w tym momencie, więc jeszcze nie mogę ci nic pokazać, ale jakby za kwartał już będzie pozwolę. Znalazłem jedną swoją inwestycję w Lublinie na dzielnica 10, stara 10, ulica Piękna czy coś takiego. Tak, tak. Miałem tu kamienicę kiedyś. To jest jakiś komercyjny, czy to jest jakiś twój, jakiś emerytura? To jest... Nie, to ja to sprzedałem już, także to już nie jest moje. Ja to kupiłem parę lat temu, kupiłem to ze wspólnikiem i na etapie przed samą budową wspólnik mnie spłacił po prostu, tak? Czyli odkupił ode mnie udziały, bo to się okazało tam, ta kamienica była mała, bo tam było paręnaście mieszkań i jakby ja trochę uwalniając swój czas, poszedłem w większe rzeczy i mu to sprzedałem po prostu. Bo tam było, zysk nie był tak jakby atrakcyjny na tyle, żeby się tam angażować czasowo. Więc on to sam to w końcu sfinalizował. Rozumiem. Tam widziałem bardzo dużą kreatywność. Powiem szczerze, że... Tam na maksa było wyciśnięte z kamienicy. Kamienica została 3 razy rozbudowana bardziej. Tak? Myśmy jakby ponad półtora roku chodzili za pozwoleniami, za tym wszystkim i z 2 pięter zrobiliśmy 4 piętra, plus jeszcze oficynę dobudowaliśmy na maksa. Po prostu. Dokładnie. Tam chyba trzeba było tam wydzierżawić tę średnią działkę? Nie. Bez tego się obyło. Nie. Nie, trzeba było. Dobra, w takim razie życzę powodzenia, w takim razie i trzymaj się. Dzięki serdecznie. Hej, cześć. Okej. Słuchajcie, to już był dzisiaj ostatni telefon z serii Telefon Show. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, czy tego typu spotkania są dla Was fajne, wartościowe. Przypominam, jeżeli dla kogoś ktoś uważa, że to, co robię, jest wartościowe, dajcie mi znać poprzez udostępnienie, to będzie dla mnie największe paliwo do tego, żeby robić to częściej. Ale też osoby, które chciałyby wylosować czy mają książkę, czy jakby tą listę zakupową na mieszkanie, na flipa, na której pracujemy. Także też udostępniajcie, jutro robimy live losowanie. I słuchajcie, to było na koniec. Dziękuję Wam, że spędziliście ze mną wieczór. Kilka osób tu było ze mną razem na Facebooku i YouTubie. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Mam nadzieję, że to był fajny wieczór i trzymajcie się. Na razie, hej!